Szanowne Panie i Panowie, nazywam się Patrycja Stefanek i reprezentuję Fundację Rozwój Tak Odkrywki Nie oraz wydawnictwo Odpowiedzialny Inwestor. Witam Was serdecznie na webinarium dla dziennikarzy zajmujących się energetyką i klimatem pod tytułem Polska w gazowej pułapce. Webinarium organizowane jest przez Fundację Rozwój Tak Odkrywki Nie oraz Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z najważniejszych tematów nadchodzącej kampanii wyborczej. Wojna w Ukrainie, szokowe wzrosty cen na rynku gazu i rosnąca świadomość zagrożeń metanem dla klimatu powodują, że rewizja polskiej polityki gazowej to jeden z najważniejszych tematów w energetyce związany z kwestią jej transformacji. Aktualne plany zawarte w polityce energetycznej Polski do 2040 roku zakładają budowę 5 wielkich elektrowni gazowych. Te elektrownie radykalnie zwiększają zapotrzebowanie naszego kraju na gaz. Planowany jest wzrost zużycia gazu o 50% w dekadę. Dlaczego gaz kopalny nie jest rozwiązaniem problemów polskiej energetyki? Dowiecie się na dzisiejszym webinarze. Zapraszam pierwszą prelegentkę. Będzie nią Diana Maciąga, ekspertka Koalicji Klimatycznej, koordynatorka do spraw klimatu i energii Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Diana, przekazuję Ci głos. Dziękuję bardzo. Często słyszymy, że metan jest gazem cieplarnianym, który jest silniejszy niż dwutlenek węgla. W horyzoncie około 20 lat około 86 razy, w horyzoncie 100 lat około 30 razy. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, dlatego że jeżeli mówimy na przykład o cząsteczce metanu, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego w porównaniu z wpływem, jaki ma na klimat cząsteczka dwutlenku węgla, to mówiąc kolokwialnie, tutaj CO2 wygrywa, czyli jego wpływ na klimat jest większy. Natomiast metan jako gaz jest gazem lżejszym od CO2, stąd tona metanu zawiera więcej cząsteczek, więcej niż cząsteczek dwutlenku węgla zawiera tona CO2. I stąd jeżeli sumujemy te właściwości, okazuje się, że metan rzeczywiście jest tym gazem cieplarnianym, który ma na klimat bardzo duży wpływ. Ale to oznacza także, że zmniejszenie emisji metanu, powiedzmy zmniejszenie o tonę emisji metanu w stosunku do zmniejszenia emisji o tonę dwutlenku węgla daje nam natychmiastowy większy efekt pozytywny dla klimatu. Emisje metanu rosną w błyskawicznym tempie, podobnie jak emisje CO2, jest to związane z działalnością człowieka. Od czasu rewolucji przemysłowej stężenie metanu w atmosferze wzrosło już ponad połowę, co przełożyło się na około 1/3 wzrostu średniej globalnej temperatury, około połowy stopnia Celsjusza. Wspominałam już, że metan ma tak zwany krótki czas życia w atmosferze. Po około 12 latach następuje jego utlenienie się do dwutlenku węgla. Stąd też do tej pory, znaczy jeszcze do niedawna, mówiono przede wszystkim o wpływie, jaki metan ma w horyzoncie czasowym 100 lat na klimat. W tej chwili wiemy już, że wszystkie działania, jakie należy podjąć, aby utrzymać globalny wzrost średniej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, to są działania kluczowe do podjęcia w następnych 10 latach. I właśnie w tym krótkim horyzoncie czasowym 10-20 lat ten wpływ na klimat powinien być w tej chwili przede wszystkim rozpatrywany. Stąd porzucono patrzenie na metan właśnie w kontekście 100 lat do końca wieku. Mówimy teraz o tym horyzoncie czasowym lat 20, gdzie metan rzeczywiście, jego wpływ na klimat jest o wiele większy niż w przypadku około 83-86 razy. I teraz roczne globalne emisje metanu to jest około 580 megaton, z czego około 60% to są emisje
ludzką. Pozostałe 40% to są emisje naturalne, tym nie będę się teraz zajmować. Chciałam zwrócić Państwa uwagę, że pomimo tego, że rolnictwo stanowi tutaj około 40% antropogenicznych emisji metanu, energetyka jest na drugim miejscu, to jest 35%, z czego około 26% to jest sektor naftowy i gazowy. Na trzecim miejscu jest składowanie odpadów, 20%. To właśnie sektorem gazowym zajmujemy się w tej chwili przede wszystkim, i to na sektor gazowy skierowane są oczy świata, ponieważ z tego sektora najłatwiej jest te emisje zredukować. To, o czym jeszcze o wiele za mało się mówi, to fakt, że wycieki metanu następują w całym skomplikowanym, długim łańcuchu produkcji gazu czy też innych paliw kopalnych, także ropy naftowej i węgla. Ja tutaj będę się koncentrować na gazie. To jest od momentu wydobycia poprzez transport, poprzez na przykład skroplenie i regazyfikację w przypadku gazu skroplonego LNG. To są wycieki z rurociągów, ale także w miejscu konsumpcji. Sektor energetyczny rocznie emituje około 129 megaton metanu. W całym cyklu życiowym paliw kopalnych. Tutaj widzą Państwo graf, który ilustruje, jak to wygląda w przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej. Metan jest emitowany od momentu wydobycia Przepraszam bardzo, od momentu wydobycia tych paliw poprzez cały proces produkcji, rafinacji, także w przypadku LNG, o którym już była mowa, czyli skroplonego gazu ziemnego, metan ucieczkowy ulatnia się na etapie skraplania, na etapie regazyfikacji i oczywiście transportu, tak rurociągami, jak i statkami transportującymi LNG. Także na etapie dystrybucyjnym w stacjach dekompresyjnych czy w tłoczniach gazu, aż w końcu na etapie konsumpcji, czyli na przykład w elektrowniach gazowych, ale także w naszych domach czy w każdym w zasadzie innym miejscu, gdzie gaz jest konsumowany. Nadmienię tylko, że Międzynarodowa Agencja Energii oszacowała, że 40 milionów ton metanu rocznie, jakie wydobywa się z działających kopalni węgla na świecie, przewyższa wpływ na klimat całej żeglugi i lotnictwa, co myślę dobrze ukazuje skalę problemu. To, o czym mówię, związane jest z tym, o czym w Polsce mówi się jeszcze niewiele, czyli jak bardzo energetyka gazowa jest odpowiedzialna za wpływ na klimat w porównaniu z energetyką węglową. Pokutuje cały czas mit, że spalanie gazu ziemnego jest dużo mniej emisyjne niż spalanie węgla. I rzeczywiście, jeżeli mówimy po prostu o spalaniu gazu do CO2, tych emisji jest mniej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę emisję metanu w całym łańcuchu dostaw, w łańcuchu produkcyjnym, okazuje się, że wystarczy, iż te emisje kształtują się pomiędzy 2,4, czyli 0,2% tego ucieczkowego metanu, aby jakikolwiek pozytywny wpływ ze zmiany na przykład energetyki węglowej na gazową dla klimatu był niwelowany, a wręcz energetyka gazowa staje się bardziej negatywnym typem pozyskania prądu niż energetyka węglowa. Oczywiście nie mówię tutaj tego po to, aby bronić węgla. Przykładem tutaj są współczynniki wycieku, jakie zostały zbadane dzięki pomiarom Stanów Zjednoczonych, które w różnych miejscach oscylują pomiędzy 2,3% do aż 9% metanu ucieczkowego. I znów Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że wycieki metanu z sektora energetycznego są aż o 70% wyższe, niż wynika to z oficjalnych danych, z oficjalnego raportowania. Generalnie dane te są zaniżane.
To w ogóle cały temat wycieków metanu stał się powodem zawiązania kampanii Cut Methane EU i całej inicjatywy. Jest to prowadzonej przez grupę ekspertów, którzy jeżdżą po Europie i nagrywają specjalnymi kamerami, specjalnym sprzętem wycieki metanu z różnych instalacji związanych z gazem ziemnym. Oni przez rok odwiedzili 11 krajów, wykryli ponad 400 miejsc tego typu wycieków, co jest prawdopodobnie kroplą w morzu. Od razu zaznaczę, że metodami, którymi się posługiwali, nie da się określić ilości wyciekającego metanu, można tylko stwierdzić, że ten wyciek następuje. I co ciekawe, oni odwiedzili także Polskę, chociaż nie było to przez nich komunikowane, natomiast w raporcie, który udostępnili, dane na temat Polski się znajdują. I między innymi nagrywali terminal LNG w Świnoujściu należący do Gazsystemu. Tutaj wykryli wyciek między innymi z komina wentylacji awaryjnej, chociaż sami mówią wprost, że wyciek był relatywnie niewielki, natomiast nie mieli dostępu do samego terminalu, który jest olbrzymim obiektem i nagrywali jedynie ze znacznej odległości, stąd nie byli w stanie po prostu zbadać większej liczby tego typu wycieków. Nagrali także wycieki na wzdłuż rurociągu jamalskiego i między innymi w tłoczni gazu Szamotuła, która należy do Europol Gazu, gdzie tam następowały ciągłe emisje z kilku awaryjnych otworów wentylacyjnych. I znów, to są problemy, którymi do tej pory niestety, które nie są zaopiekowane, którymi się za bardzo nikt nie zajmuje w Polsce, o czym będę mówić jeszcze za chwilę. Tu chciałam Państwu zwrócić uwagę jeszcze na problem LNG, czyli gazu skroplonego. Jak już wspominałam, sam proces skroplenia i regazyfikacji LNG powoduje emisję, gdzie ten typ gazu i transportu gazu jest przedstawiany przez sektor jako praktycznie zeroemisyjny, też ze względu na to, że przynajmniej w przyszłości plany są takie, aby wykorzystywać tutaj system carbon capture and storage, czyli wychwytywanie między innymi i dwutlenku węgla i metanu. Natomiast w całym cyklu życia LNG może to dotyczyć około 80% emisji, które można wychwycić. Stąd można powiedzieć, że jest to taki greenwashingowy zabieg. Ja tu chciałam pokazać te dwa zdjęcia po lewej stronie, które pochodzą właśnie z kampanii Cut Methane EU. Pokazują wycieki metanu właśnie z transportowców, ze statków, którymi transportuje się LNG i to z dwóch, które są reklamowane jako wyjątkowo przyjazne dla klimatu. No, okazuje się, że tak nie jest. I dlaczego o tym mówię? W tej chwili w całej Europie też ze względu na odcięcie od rosyjskiego gazu nastąpił gigantyczny boom na LNG. Także w Polsce. Tutaj na tej mapie widzą Państwo zaznaczone kilka terminali, między innymi terminal LNG typu FSRU, czyli terminal pływający, który ma powstać w Gdańsku. Jeszcze kilka lat temu ten projekt był uważany za raczej mało realny do budowy. Jego przepustowość miała wynosić około 4,6 miliardów metra sześciennego gazu rocznie. Bodajże wczoraj minister Moskwa wypowiedziała się na temat tego projektu, że w tej chwili planowane już jest zwiększenie przepustowości tego terminalu, który dopiero ma powstać dwukrotnie. On miałby przepustowość rzędu 12 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest naprawdę gigantyczna ilość, a Polska jest tylko jednym z krajów, które rozważają tego typu inwestycje. W tej chwili
Międzynarodowa Agencja Energii już alarmuje, że w samym 2020 roku import ropy i gazu do Unii Europejskiej przyczynił się do emisji ekwiwalentu 250 megaton CO2, co przewyższyło, jak jej napisali, przewyższyło emisję CO2 z 56 elektrowni węglowych, podczas gdy samo pozyskanie gazu z Rosji dla Unii Europejskiej rocznie wynosiło około 155 miliardów metrów sześciennych gazu. Wyobraźmy sobie, że zastąpienie tego wolumenu 1:1, między innymi głównie dzięki LNG, wymaga gigantycznych projektów inwestycyjnych, właśnie tworzenia nowych terminali LNG, tworzenia zupełnie nowych łańcuchów dostaw. I już w tej chwili na terenie Unii Europejskiej powstają 4 nowe terminale lub są rozbudowywane i 16 nowych gazociągów, podczas gdy proponowanych jest kolejne 62 projekty gazociągów i 26 terminali, w tym ten FSRU w Polsce. I to nawet bez uwzględnienia planów właśnie jednostek terminali pływających czy regazyfikacyjnych LNG, które zostały ogłoszone już po wybuchu wojny w Ukrainie, po lutym 2022 roku, między innymi w Estonii, w Niemczech, w Grecji czy we Włoszech. Mówi się w tej chwili o kolejnych 15 nowych gigantycznych projektach związanych z przesyłem gazu, które wcześniej w ogóle nie były brane pod uwagę lub które dosłownie już wcześniej trafiły na półkę. Podczas gdy każda z tych elementów infrastruktury jest potencjalnym źródłem emisji metanu. Chciałam jeszcze wrócić do tego, co mówią naukowcy z IPCC, że właśnie uniknięcie emisji metanu w tej chwili jest naszą najszybszą i też najbardziej efektywną kosztowo drogą do powstrzymania globalnego ocieplenia. I tutaj zwracam uwagę na właśnie emisje z sektora energetycznego, gdyż przy obecnie występującej już technologii ten sektor może ograniczyć emisję o ponad 70%, w zasadzie bezkosztowo netto. I w tym miejscu chciałabym wrócić do tematu, jakim są działania międzynarodowe związane z ograniczeniami emisji metanów. Ten temat stał się w zasadzie tematem numer jeden w zeszłym roku podczas konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, gdzie 112 krajów przyłączyło się do inicjatywy Global Methane Pledge, której celem jest ograniczenie emisji metanu o 30% do 2030 roku. IPCC w najnowszym raporcie, w AR6, nawołuje do tego, aby emisje te zostały ucięte o 34% do 2030 roku, podczas gdy inicjatywa Global Methane Assessment, opracowana w ramach programu środowiskowego ONZ, mówi o ograniczeniu już o co najmniej 45% w tej obecnej krytycznej dekadzie, czyli sama Global Methane Pledge jest inicjatywą niestety za mało ambitną, niewystarczająco ambitną. Też dotyczy ona wspólnego celu, a nie celu dla każdego kraju osobno o ograniczenie emisji o 30%. Niestety do inicjatywy tej wciąż nie przystąpili bardzo ważni emitenci metanu, w tym między innymi Chiny czy Rosja. Rosja jest tutaj krajem, który szacuje się, odpowiada za największe wycieki metanu z infrastruktury. I wracając do tematu właśnie raportowania wycieków. Europejskie organizacje Urgewald i Deutsche Umwelthilfe w zeszłym roku i w tym roku zorganizowały badanie podejścia największych aktorów, największych spółek gazowych operujących w Europie, podejścia właśnie do powstrzymania wycieków metanu. Autorzy
tej ankiety, chcieli odpowiedzieć na pytanie, co poszczególne firmy z branży robią konkretnie w celu powstrzymania wycieków, co oni wiedzą i jakie jest ich w ogóle do tego podejście. W drugiej edycji tego badania wysłano kwestionariusz do 51 firm, z czego odpowiedzi udzieliło jedynie 12 przedsiębiorstw. I 39 w ogóle nie odpowiedziało, pomimo tego, że mieli na to ponad 11 tygodni. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wśród tych spółek, które odpowiedzi nie udzieliły, są dwie polskie spółki. Jest to PGNiG i PKN Orlen. Dlaczego mówię o Orlenie? Orlen buduje elektrownię gazową Ostrołęka C. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot zajmuje się tą inwestycją jeszcze od czasów, kiedy miała to być elektrownia węglowa. W zeszłym roku na jesieni opublikowaliśmy kontranalizę dotyczącą raportu oceny oddziaływania na środowisko do tej inwestycji, między innymi wskazując na fakt, że w ogóle w tym raporcie nie został uwzględniony temat wpływu, w ogóle kwestii metanu, wycieków metanu, wpływu metanu na klimat. I Orlen odpowiedział na nasze zarzuty, powtarzając kilka mitów oraz pokazując w zasadzie podejście spółki do tematu wycieków metanu. Po pierwsze, w tej narracji dominuje postawa, że elektrownia nie odpowiada w żaden sposób za emisję metanu w łańcuchu dostaw, stąd może powiedzieć, że jest niskoemisyjna, podczas gdy, jako że korzysta z tego paliwa, jest współodpowiedzialna za emisje, jakie powstają w wyniku wydobycia oraz transportu gazu. Nie można powiedzieć po prostu, że umywa się ręce od tego wpływu ekologicznego metanu. Więc, że w ogóle energetyka gazowa jest niskoemisyjna, dlatego że na etapie spalania gazu powstaje mniej gazu cieplarnianów, to po prostu biorąc pod uwagę wpływ emisji metanu plus emisji z samego jego spalania, jest to zwyczajnie nieprawdziwe. I drugim tematem jest to, iż Orlen twierdzi, że w ogóle kwestia metanu nie jest kluczowym problemem w zakresie ochrony środowiska, co, jak już wspominałam, też nie jest prawdą. To był już moment, kiedy dużo mówiło się o Global Methane Pledge. Powstawała już Europejska Strategia Metanowa, która została zaprezentowana w październiku 2020 roku. W marcu zeszłego roku ruszyło także Międzynarodowe Obserwatorium Emisji Metanu, które jest wspólną inicjatywą Unii Europejskiej i Programu Środowiskowego ONZ, które właśnie ma monitorować emisję przedsiębiorstw przy pomocy danych i raportowanych technologii satelitarnej, badań naukowych. Co więcej, nawet sama branża zawiązała wiele inicjatyw, do których firmy mogą po prostu przyłączyć się dobrowolnie, aby zgłaszać, właśnie weryfikować, ograniczać swoje emisje, także swoich partnerów, swoich spółek córek, na przykład The Oil and Gas Methane Partnership. Więc wbrew temu, co twierdziła spółka, metodologia dotycząca raportowania badania emisji metanu po prostu istnieje. I także to, iż nie ma w tej chwili wymogu prawnego raportowania emisji metanu, nie ma jeszcze odpowiednich regulacji, nie oznacza, że spółki powinny ignorować tę kwestię i umywać ręce od tego problemu. Dopóki tak to wygląda, po prostu my jako społeczeństwo dostajemy nieprawdziwy, niepełny obraz wpływu energetyki gazowej na klimat. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć dwa słowa o projektach, które dotyczą wydobycia paliw kopalnych na całym świecie. Niedawno ukazał się artykuł naukowy zespołu pod kierownictwem Kiela Kune. Naukowcy prześledzili
plany spółek paliwowych dotyczących eksploatacji istniejących i otwierania nowych złóż paliw kopalnych, tak, węgla, ropy i gazu. Wśród nich sklasyfikowali coś, co nazwali bombami węglowymi, czyli projektów, których emisja ze spalania tych paliw wynosi ponad 1 gigatonę ekwiwalentu CO2. Tych projektów okazało się jest 425. I tutaj naukowcy w ogóle nie brali pod uwagę wycieków metanu przy wydobyciu, więc jedynie spalania gazu, ani nie brali pod uwagę żadnych projektów transportowych. Tutaj mamy na myśli tylko i wyłącznie kwestie wydobycia. I to, co pokazali, te projekty powodują dwukrotne przekroczenie naszego budżetu emisji dwutlenku węgla, który pozwalałby nam utrzymać ocieplenie poniżej krytycznego poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. To pokazuje, że jesteśmy w tej chwili na drodze do klimatycznej katastrofy, jeżeli te projekty powstaną lub będą dalej rozwijane. Te bomby węglowe, o których rozbrojenie apelują naukowcy, wśród nich 40% to są projekty, które jeszcze nie ruszyły. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że są wśród nich projekty w kilku krajach, z których Europa, także Polska, chce importować gaz, aby uniezależnić się od gazu rosyjskiego. No tutaj akurat widzimy także jeden projekt zaznaczony w Polsce. Może przejdę do kolejnego slajdu. Projekt ten to nowa eksploatacja gazu w Kotlinie Lubelskiej, ale proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych mamy aż 22 te tak zwane bomby węglowe. To są wszystko projekty gazowe, z czego 6 to są projekty nowe. Stany Zjednoczone mają być naszym głównym do Europy dostawcą gazu, głównie LNG. Katar, który jest kolejnym kierunkiem, z którego Polska i Europa czerpie i chce czerpać jeszcze więcej gazu. 13 projektów, z czego 7 nowych. Arabia Saudyjska, 23 projekty, 6 nowych projektów. Jeżeli one zostaną otwarte, jeżeli będą dalej eksploatowane, nie mamy najmniejszych szans na ochronę klimatu. Tutaj już w 2021 roku Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała scenariusz dla całego świata dojścia energetyki do poziomu net zero w 2050 roku i mówiła wprost, że nie można już otwierać, nie może dojść do realizacji żadnego nowego projektu wydobywczego poza tymi, które były już zatwierdzone w 2021 roku. W tej chwili następuje boom na nowe projekty, tak pod względem infrastrukturalnym, jak pod względem wydobycia, co sytuuje nas w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Można powiedzieć, że paliwa kopalne stają się dzisiaj taką bronią masowego rażenia, które mogą doprowadzić do całkowitej katastrofy. Tak jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, on jasno stwierdził, że w tej chwili wszystkie nowe inwestycje w paliwa kopalne to jest moralne i ekonomiczne szaleństwo. Też mówił o tym właśnie w kontekście wojny z Rosją i przejścia z gazu rosyjskiego na gaz z innych kierunków świata. Chciałam zakończyć tą prezentację podkreślając, że zmiana gazu z Gazpromu na gaz na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Algierii czy z Kataru, którzy też są właśnie takimi ultraemitentami metanu, może na krótką metę pozwolić nam utrzymać się na powierzchni, jeżeli chodzi o pozyskanie źródeł energii, natomiast prowadzi nas bezpośrednio do klimatycznej katastrofy. Na koniec chciałam Państwa zaprosić, jeżeli zainteresowały Was niektóre z tych tematów, które poruszyłam, dokładnie jutro o godzinie 12 będzie miała miejsce prezentacja tego raportu właśnie Urgewald i Deutsche Umwelthilfe.
dotyczącego raportowania emisji metanu przez europejskie i międzynarodowe spółki. Zaproszenie na ten event wyślemy Państwu mailem po zakończeniu tego webinaru. Natomiast w imieniu kolektywu gastywistów oraz swoim pracowni chcę Państwu także polecić nasze nowe wydawnictwo. To jest briefing dotyczący gazu skroplonego LNG, płynna droga do katastrofy klimatycznej. Briefing ten wraz z naszym komentarzem w wersji polskiej ukaże się jutro. Również Państwo otrzymają od nas ten materiał jako pierwsi do wykorzystania. Bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne. Nazywam się Bratunas Cwoczyna, pracuję w Fundacji Instrat i chciałbym dzisiaj opowiedzieć o elektrowniach gazowych, które w tej chwili są w Polsce licznie budowane i są promowane jako rozwiązanie bezpieczeństwa energetycznego czy promowane jako zastępstwo elektrowni węglowych, podczas gdy tymczasem może się okazać, że pozostaną one całkiem bezużyteczne, że pozostaną takimi pomnikami nietrafionego pomysłu. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w elektroenergetyce w Polsce? Dominuje w produkcji prądu węgiel kamienny i brunatny. Produkujemy z niego w zależności od roku od 70 do 75% całego prądu. Oprócz tego korzystamy z gazu ziemnego i w coraz większym stopniu z odnawialnych źródeł energii. Natomiast ponieważ w Polsce ten węgiel był tradycyjnie uważany za najlepsze paliwo do produkcji prądu, ponieważ mieliśmy jego własne zasoby, ponieważ też nie rozwinęliśmy energetyki jądrowej ani energetyki wodnej, no to ten udział węgla jest ciągle wysoki. Też udział odnawialnych źródeł energii mógłby być wyższy, natomiast ciągle pozostaje na niskim poziomie i powoli rośnie. Gaz ziemny jest tylko trochę istotny w produkcji prądu, to znaczy w samej produkcji prądu odpowiada za 10%, natomiast w gospodarce jego udział jest większy. To znaczy w całej gospodarce musimy zwrócić uwagę na to, że zużywamy też energię pochodzącą z ropy naftowej w postaci paliw samochodowych, natomiast gaz ziemny jest chętnie pobierany przede wszystkim przez przemysł. Tutaj przemysł konsumuje 40% gazu ziemnego zużywanego w Polsce. Jest też wykorzystywany przez gospodarstwa domowe i przez innych odbiorców typu zakłady usługowe, placówki handlowe, biura, które też są często ogrzewane gazem ziemnym. W tej chwili tylko 1/5 prądu, przepraszam, 1/5 gazu ziemnego w Polsce jest wykorzystywana do produkcji prądu i w elektrociepłowniach, to znaczy czy to w elektrociepłowniach miejskich, takich jak na przykład na Żatraniu w Warszawie albo w Lublinie, czy to w elektrociepłowniach przemysłowych, po prostu wytwarzany jest jednocześnie prąd i ciepło, dzięki temu zaspokajane są potrzeby cieplne przemysłu i mieszkańców, a przy okazji produkuje się prąd. Natomiast mamy w planach znaczne zwiększenie tego udziału gazu ziemnego w produkcji prądu, nie tylko poprzez elektrociepłownie, w których wykorzystywane są i prąd i ciepło, ale również przez elektrownie zawodowe, które będą uruchamiane wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie tylko na prąd. W tej chwili w Polsce mamy już około 10 dużych bloków na gaz ziemny. Tutaj grafika, którą pożyczyłem z portalu Wysokie Napięcie, pokazuje największe inwestycje w ostatnich latach. Oczywiście lista nie jest kompletna. A tutaj oprócz dwóch, które były na wcześniejszym obrazku, są inne duże, które są planowane. To znaczy widzimy, że planowane są nie tylko elektrociepłownie, takie jak na przykład ta w Gdyni, która będzie służyła przede wszystkim do ogrzewania po prostu tego miasta, ale również będzie produkowała prąd, ale planowane są też elektrownie zawodowe, w których produkowany będzie prąd według zapotrzebowania, a ciepło po prostu będzie zrzucane do otoczenia. Dzięki temu, że mamy obecnie dodatkowe wsparcie dla elektrowni gazowych,
to te plany w zasadzie rosną z każdym miesiącem. To znaczy już teraz planuje się otwarcie dodatkowych elektrowni na gaz ziemny, po prostu po to, żeby zastąpić istniejące elektrownie węglowe. Takie są plany na mniej lub bardziej zaawansowanym etapie, na przykład w Rybniku, w Jaworznie, w Kozienicach. Wielu właścicieli elektrowni węglowych chce po prostu zastąpić je jeden do jednego jednostkami na gaz ziemny. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w związku z tym rząd planuje, że będzie rosło. To znaczy w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, w takim najważniejszym dokumencie planistycznym, w wersji z 2018 roku przewidywano, że sama energetyka będzie zużywać za kilkanaście lat ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli mniej więcej 40% tego, ile wynosi dzisiaj całe zużycie. To oznacza, że całe zużycie gazu ziemnego w polskiej gospodarce miało wzrosnąć o 1/3. Tymczasem późniejsza polityka energetyczna państwa, ta z zeszłego roku, przewidywała jeszcze większy wzrost. To znaczy przewidywała, że elektroenergetykę będzie zużywać za kilkanaście lat nie ponad 8 miliardów metrów sześciennych, tylko ponad 13 miliardów metrów sześciennych. Łącznie z tym, że planowane jest na przykład zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego do ogrzewania domów czy w przemyśle, to zużycie gazu ziemnego w Polsce ma się jeszcze prawie podwoić. Polska jest w zasadzie jedynym, może poza Belgią, krajem, który planuje przejście w dużym stopniu na gaz ziemny. To znaczy w pozostałych krajach Unii Europejskiej albo zużycie gazu ziemnego do produkcji prądu pozostanie na mniej więcej obecnym poziomie do 2030 roku, a w wielu planowany jest spadek. Oczywiście Polska startuje z niskiego poziomu, to znaczy w tej chwili, jakby spojrzeć na ten wykres, w Polsce produkuje się między 15 a 20 terawattogodzin prądu z gazu ziemnego, czyli mniej więcej dzisiejsza wartość jest niska, ale rząd planuje zwiększyć to ponad trzykrotnie. Także to pokazuje, że po prostu Polska jest tutaj osamotniona. Inne kraje Unii Europejskiej nie chcą się w cudzysłowie dekarbonizować z użyciem gazu ziemnego, tylko chcą raczej ograniczać gaz ziemny wolniej albo szybciej, przy czym wiele krajów, które dzisiaj w dużym stopniu korzysta z tego paliwa, na przykład Hiszpania, Holandia, Portugalia, celowo decyduje się właśnie na jego wycofanie. Jest to w warunkach polskich bardzo ryzykowne, dlatego że już widzimy, że ceny gazu ziemnego są niesamowicie wysokie i co więcej, nie można ich w ogóle przewidzieć dalej niż na, w zasadzie w ogóle, w żadnym horyzoncie czasowym. Przez ostatnie lata tradycyjnie cena gazu ziemnego była pomiędzy 10 a 30 euro za megawattogodzinę. Dla porównania, po wybuchu wojny cena skoczyła do prawie 200, a teraz utrzymuje się na poziomie 80 do 100 euro za megawattogodzinę. To są ceny kilkukrotnie wyższe niż jeszcze niedawno, a to oznacza, że czy elektrownie na gaz ziemny, czy inne zakłady, które korzystają z gazu ziemnego, na przykład zakłady chemiczne, azotowe, czy zakłady odpowiadające za produkcję plastiku, czy chociażby małe biznesy, które ogrzewają się gazem ziemnym, nagle płacą niesamowicie wysokie ceny. Możemy spojrzeć na mapę cen prądu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest akurat mapa z takiego dnia, w którym ta cena prądu w Polsce była wyraźnie niższa niż w zachodniej Europie, ale sytuacja taka powtarza się w zasadzie każdego dnia. To znaczy, tak jak jeszcze rok, dwa lata temu, polskie elektrownie węglowe były niekonkurencyjne względem elektrowni na gaz ziemny, czy zwłaszcza wobec OZE. Tak dzisiaj Polska ma zazwyczaj niższą cenę prądu od Europy Zachodniej i Południowej. Czyli można powiedzieć, że elektrownie węglowe są technologią schyłkową, będą wycofywane, natomiast gaz ziemny absolutnie nie jest tutaj konkurencyjny. Kraje, które korzystają w wysokim stopniu z gazu ziemnego, takie jak Włochy, Hiszpania, Holandia, mają bardzo wysoką cenę prądu, a kraje, w których nawet tej energetyki gazowej jest tylko trochę, ale ona jest po prostu potrzebna dla utrzymania systemu, takie jak Francja, również notują wysokie ceny. Więc tutaj Polska nie powinna iść tą samą drogą, którą
inne kraje i uzależnić się od gazu ziemnego, dlatego że jeśli nawet niewielka część naszych elektrowni, powiedzmy 1/3 wszystkich, będzie korzystała z gazu ziemnego, to przez dość istotną część czasu przynajmniej część z nich będzie musiała być uruchamiana, a zatem cena prądu na rynku będzie na tyle wysoka, żeby uzasadnić ich uruchomienie, czyli dla odbiorcy po prostu będzie niekonkurencyjna, będzie powodowała, że nasz przemysł czy nasze produkty będzie ciężej sprzedać, bo będą po prostu kosztowne. Jeśli chodzi o kształtowanie ceny, no to tutaj istotne znaczenie ma też to, na ile efektywnie produkuje się prąd z danego paliwa. Elektrownie na gaz ziemny zamieniają większą część energii paliwa na prąd, to znaczy w przypadku elektrowni węglowych to tylko od 1/3 do niecałej połowy ciepła z węgla udaje się zamienić na prąd, w przypadku elektrowni gazowych jest to trochę więcej, jest to nawet ponad 60%, więc dlatego nasze spółki energetyczne chętnie w to inwestują, bo po prostu zamieniają starą, nieefektywną elektrownię węglową na elektrownię, która jest na inne paliwo i która jest w nowej technologii, więc dzięki temu takie elektrownie są dla nich, uważają, że one są nowoczesne i poza tym są stosunkowo tanie w eksploatacji, dlatego że też elektrownia gazowa nie musi zatrudniać wielu pracowników. Natomiast w momencie, kiedy paliwo jest tak kosztowne jak teraz, to ciągle, wrócę do tego wykresu z ceną gazu ziemnego, to ciągle energia z gazu ziemnego, prąd z gazu ziemnego jest tym najdroższym. Aby jednak elektrownie gazowe powstawały, utworzono coś takiego jak rynek mocy. I jest to, no można powiedzieć, taka bardzo dobra oferta dla spółek energetycznych, dlatego że oznacza ona, że po prostu mogą sobie zakontraktować dostawanie subsydiów tylko za to, że ta elektrownia stoi i czeka na produkcję prądu. To znaczy spółki, które planują budowę nowych elektrowni, dostały 17-letnie kontrakty od 2026 roku do 2043 na to, żeby zapewnić budowę elektrowni i to, żeby ona pozostawała w gotowości do pracy. Biorąc pod uwagę, że elektrownie gazowe nie są wcale jakieś bardzo kosztowne w budowie, są wyraźnie tańsze od węglowych, już nie mówiąc o jądrowych, no to jest to de facto bardzo dobra inwestycja, dlatego że na jeden taki megawatt takiej elektrowni trzeba wydać 2 miliony złotych, a potem przy zakontraktowanych cenach co roku się dostaje 400 tysięcy złotych przez 17 lat, czyli taka elektrownia zwróci się 3 razy i te dopłaty są zagwarantowane, czyli taka elektrownia, nawet jeśli ani razu nie zostanie wywołana do produkcji prądu, ciągle będzie otrzymywać pieniądze. Ten rynek mocy będzie oczywiście opłacany z naszych rachunków, to znaczy już od zeszłego roku, jak przyjrzycie się fakturze za prąd, możecie znaleźć na niej tak zwaną opłatę mocową. Ona jest płacona przez wszystkich odbiorców, przy czym gospodarstwa domowe płacą po prostu kilka czy kilkanaście złotych na miesiąc, a więksi odbiorcy płacą od zużycia. I wprowadzenie rynku mocy dla elektrowni gazowych spowodowało, że te dopłaty zostały po prostu przedłużone i podwyższone, dlatego że w tej chwili trzeba będzie dopłacać kilku, może nawet kilkunastu elektrowniom aż do 2043 roku. Dopłacać im bez względu na to, ile one faktycznie tego prądu będą produkowały. Więc będzie to powodowało, że po prostu będziemy dorzucać się w naszych rachunkach do tego, żeby te elektrownie gazowe utrzymać, a jednocześnie nie rozwiązuje to problemu braku energii, dlatego że w sytuacji takiej jak teraz, kiedy gazu ziemnego jest mało, kiedy go brakuje, to elektrownie gazowe mogą mieć problem z produkcją prądu, dlatego że w sytuacji, na przykład gdyby za miesiąc Rosja odcięła całą Europę Zachodnią od gazu ziemnego, no to wtedy tracimy możliwości zaopatrywania się przez gaz ziemny z Niemiec, tak jak w tej chwili go kupujemy. Wtedy też trudniej nam będzie wprowadzić gaz ziemny gazociągiem Baltic Pipe, bo on łączy się ze złożami w Norwegii,
ten gaz będą konkurować też oczywiście Niemcy, Holendrzy i wszyscy inni, więc rynek mocy zapewnia to, że te elektrownie powstaną, zapewnia to, że one będą od strony samej elektrowni gotowe do pracy, ale nie gwarantuje tego, że będzie do nich paliwo. Więc w sytuacji poważnego niedoboru gazu, a zapewne obecny kryzys gazowy nie jest ostatni, to po prostu nie będziemy mieli dość paliwa, aby starczyło dla wszystkich. Obecna sytuacja wojenna powoduje, że coraz więcej osób i coraz więcej organizacji mówi o tym, że po prostu trzeba przejść z węgla od razu na odnawialne źródła energii. Tak mówił Timmermans już 3 miesiące temu, w momencie, kiedy próbował porozumieć się z Polską. Niedawno powtórzył to nawet Jacek Sasin, dlatego że obecne plany rozwoju energetyki gazowej pchają nas w stronę paliwa, które po prostu coraz ciężej będzie sprowadzić. Tak samo konieczne jest również przyjrzenie się gazowi ziemnemu w innych jego zastosowaniach, czyli na przykład gaz ziemny w ogrzewaniu domów. No, na pewno pomaga to na obniżenie smogu względem ogrzewania się węglem czy drewnem, natomiast jest to paliwo, które jest bardzo szkodliwe dla klimatu i zdecydowanie lepiej, zdecydowanie bardziej przyszłościowo jest tutaj po pierwsze ocieplić te domy i zmodernizować je tak, żeby zużywały znacznie mniej ciepła, a potem zastosować tam na przykład pompy ciepła, dzięki czemu one już będą niezależne od tego błękitnego paliwa i mogą być powiązane wtedy z elektrowniami wiatrowymi czy słonecznymi. Tak samo w tej chwili promowany jest gaz ziemny w transporcie. Sam przedwczoraj jadąc z Katowic do Warszawy widziałem stację benzynową, na której był wielki zbiornik na LNG, czyli na wkroplony gaz ziemny do tankowania przez ciężarówki. No, muszę przyznać, że nie rozumiem tych inwestycji i promowanie tego paliwa, dlatego że budowa takiej stacji benzynowej do tankowania LNG kosztuje ogromne pieniądze, to są miliony złotych, podczas gdy to paliwo w zasadzie nie ma zalet w stosunku do oleju napędowego, czyli też jest z Rosji, też jest kosztowne, może ma minimalnie mniejsze emisje smogu, natomiast też ma negatywny wpływ na klimat, czyli na dobrą sprawę i w transporcie, i w elektroenergetyce, i w ogrzewaniu naszych domów gaz ziemny powinien być wycofywany. Być może zatem za kilka lat te elektrownie na gaz ziemny, które powstaną, będą w zasadzie takimi pomnikami naszego uzależnienia od tego paliwa. To znaczy będą stały, będą pewnie nawet gotowe do pracy, natomiast ze względu czy to na cenę gazu ziemnego, czy to na jego dostępność, będą uruchamiane bardzo rzadko albo w ogóle. Czyli fundujemy sobie elektrownie, które można powiedzieć, że teoretycznie pełnią jakąś rolę, bo mogą być uruchamiane od czasu do czasu wtedy, kiedy naprawdę nam brakuje prądu z odnawialnych źródeł energii, ale nie stanowią żadnego rozwiązania, dlatego że nie możemy po prostu oprzeć się naszej produkcji prądu na gazie ziemnym za kilka lat, tak jak dzisiaj opieramy na węglu. Po prostu nie ma tyle tego paliwa, kosztuje ono zbyt dużo, no i byłoby to zabójcze dla klimatu. Więc de facto te elektrownie na gaz ziemny będą takimi pomnikami, za które my będziemy musieli płacić w opłacie mocowej, żeby je spłacić, no i do których utrzymania będziemy dopłacać. To jest wszystko z mojej strony, ale oczywiście jeśli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękuję, Patrycja, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Tak jak Patrycja powiedziała, opowiem trochę o skali inwestycji gazowych w funduszach unijnych. Na ten moment gaz w funduszach unijnych to jest taki trochę gaz Schrödingera, trochę jest, trochę go nie ma, nie do końca wiemy, ile go będzie, głównie dlatego, że trwa właśnie proces programowania funduszy. Dlatego w tej prezentacji dzisiaj krótko Państwu powiem o architekturze funduszy, tym wycinku unijnego budżetu i innych instrumentów, które nas interesuje z punktu widzenia gazu,
O tym, jak na dziś wygląda stan programowania, najnowsze informacje w tym zakresie jeszcze dzisiaj rano spływały. O tym, ile gazów znajdziemy w programach polityki spójności, w Krajowym Planie Odbudowy czy w Funduszu Modernizacyjnym. No i o tym, jakie alternatywy dla gazu ziemnego możemy znaleźć w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, no i oczywiście w kontekście wojny w Ukrainie i planu Repower EU. I na sam koniec krótko o naszej wizji zielonego bezpieczeństwa energetycznego. Architektura funduszy jest niezwykle skomplikowana. Myślę, że wszyscy Państwo, którzy z funduszami się stykają, wiedzą, że to jest prawdziwe morze różnych instrumentów i funduszy. A najbardziej dla nas w tej chwili interesujące z punktu widzenia inwestycji gazowych są cztery aspekty. Po pierwsze, znaczący wycinek tego tradycyjnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, czyli polityka spójności, która jest warta mniej więcej 1/3 unijnego budżetu. Dla Polski w niej w tej perspektywie 2021-2027 przeznaczono 76 miliardów euro w ramach różnych funduszy na poziomie unijnym, Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności. To z nich przede wszystkim będą finansowane projekty infrastrukturalne. W Polsce dokumentem, który jest mapą drogową wydatkowania tych pieniędzy, jest umowa partnerstwa, a tworzone pod nią i uszczegóławiające programy krajowe i programy regionalne. A kolejnym niesłychanie ważnym elementem i też bardzo głośnym medialnie w ostatnich dniach jest Krajowy Plan Odbudowy, będący częścią inicjatywy Next Generation EU, Europa Nowego Pokolenia. To jest instrument, który oryginalnie powstał po to, żeby pomóc nam się podnieść po pandemii COVID-19. Natomiast oczywiście w tej chwili jest niezwykle istotny również w kontekście zagrożeń inflacyjnych czy zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego. Jego taką najistotniejszą dla nas częścią jest instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, Recovery and Resilience Facility, i w ramach tego instrumentu kraje członkowskie tworzą krajowe plany odbudowy. Niektóre kraje już od roku swoje plany wdrażają, Polska dopiero jest w blokach startowych. Kolejnym istotnym elementem poza tymi dwoma filarami jest fundusz modernizacyjny. To jest fundusz, który jest powiązany z systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS, a jego wartość w tej chwili jest trudna do określenia, ponieważ w tej chwili określony procent, 2% przychodu z handlu uprawnieniami na poziomie unijnym jest lokowane w tym funduszu, do którego dostęp ma 10 najuboższych krajów, w tym Polska. Polska otrzymuje 43% tego funduszu, natomiast wahająca się cena uprawnień do emisji i głosowana w tym tygodniu reforma systemu ETS mogą znacząco wpłynąć na jego budżet. W tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem tego funduszu, szacuje, że przy obecnych uwarunkowaniach prawnych Polska może skorzystać z około 40 kilku miliardów złotych. Jeżeli te zmiany, które teraz są procedowane, wejdą w życie, to może to być nawet ponad 50 miliardów złotych. Na poziomie unijnym w ramach Unii Energetycznej funkcjonuje również instrument Connecting Europe Facility, instrument Łącząc Europę, który wspiera również inwestycje gazowe. W Polsce to jest przywołany przez Dianę terminal FRS-u, czy Baltic Pipe łączący nas gazowo z Norwegią. Te pieniądze mają na celu połączenie, lepsze połączenie państw członkowskich infrastrukturą energetyczną, w tym infrastrukturą gazową. Stan programowania funduszy na dziś wygląda następująco. Umowa partnerstwa została wynegocjowana, a ma być przekazana albo już została przekazana polskim władzom. Ogłoszona ma być w połowie bieżącego miesiąca, już w najbliższych dniach. Programy krajowe są na ostatnim etapie negocjacji. Tu wiemy, że Komisja ostro negocjuje z Polską skalę inwestycji gazowych. Spodziewamy się akceptacji tych programów w lecie tego roku. A natomiast programy regionalne, 16 programów wojewódzkich, tu negocjacje dopiero się zaczynają. Komisja dla wielu regionów jeszcze nie przedstawiła rekomendacji, co należy zmienić.
w programach. Spodziewamy się, że zostaną zaakceptowane w wrześniu, ale raczej w październiku tego roku. To oznacza, że pierwsze środki z polityki unijnej, z polityki spójności Unii Europejskiej dla Polski zostaną uruchomione najprawdopodobniej jesienią, a w regionach na przełomie tego i przyszłego roku, czyli ze znacznym opóźnieniem w porównaniu do poprzedniej unijnej siedmiolatki. Kolejnym ważnym elementem jest Krajowy Plan Odbudowy, zaakceptowany, jak Państwo wiedzą, w dniu 1 czerwca. Planowana akceptacja ostateczna Rady jest na 17 czerwca, natomiast warto zauważyć, że inwestycje Krajowego Planu Odbudowy już są realizowane i jeżeli będą zgodne z tym planem, zostaną zrefinansowane przez Unię Europejską. Fundusz Modernizacyjny został uruchomiony w zeszłym roku. Od grudnia trwają pierwsze nabory wniosków w ramach programów priorytetowych. Po tym wprowadzeniu do architektury powiedzmy sobie, jak wygląda tutaj rola gazu. Najpierw o warunkach. Rozbuchane polskie plany inwestycji gazowych studzi przede wszystkim Europejski Zielony Ład, który wyznacza cele redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad połowę do 2030 roku, do zera netto do 2050 roku. Aby to było możliwe, Unia Europejska uchwaliła taksonomię, czyli katalog działań uznanych za zrównoważone, uchwalony w 2020 roku i towarzyszącą mu bardzo ważny element, zasada nieczynienia poważnych szkód środowisku, zasada do no significant harm. Taksonomię tutaj oznaczyłem gwiazdką, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie procedowany akt delegowany do taksonomii, który ma uznać gaz ziemny i atom pod pewnymi warunkami, z pewnymi ograniczeniami za paliwa, za inwestycje zrównoważone. My się temu sprzeciwiamy. Losy tego głosowania są jeszcze niejasne. Staramy się, żeby tak się nie stało. Natomiast nawet w tych warunkach, nawet gdyby ten akt został przyjęty, warto zwrócić uwagę, że w polityce Unii Europejskiej gaz ziemny jest traktowany jako paliwo przejściowe. Wyznaczone są też maksymalne normy emisji instalacji z gazem. Takim kluczowym kryterium, żeby uznać w Unii Europejskiej gaz za dopuszczalny, jest to, że ma zastępować węgiel. Jak powiedziała Diana w poprzedniej prezentacji, jest to podejście bardzo ryzykowne i szkodliwe dla klimatu. Tym niemniej w polskich warunkach i tak ograniczające skalę inwestycji. Większość polskich planów zawartych w PEP 2040 nie ma charakteru przejściowego, jest przeskalowana i nie da się jej łatwo zastąpić, nie da się w nich łatwo zastąpić gazu ziemnego gazami zdekarbonizowanymi, w związku z czym nie powinna być finansowana. A w Unii Europejskiej coraz mocniej obowiązuje też zasada future proofing, czyli konieczności dowodzenia tego, że dana inwestycja gazowa faktycznie realizuje cele Unii Europejskiej, czyli będzie można w krótkiej perspektywie zastąpić w niej gaz ziemny innymi gazami, że zwiększa suwerenność energetyczną Unii, działa na rzecz dywersyfikacji. Także to kryterium zostanie wprowadzone również do programów polityki spójności w Polsce. A duże inwestycje gazowe, o których mówili moi przedmówcy, są realizowane w tej chwili w ramach tak zwanych projektów inwestycji wspólnego zainteresowania, które mają na celu realizację, dokończenie sieci transeuropejskiej energii w ramach instrumentu Connecting Europe Facility. W tej chwili znajdujemy w polskich planach wydatkowania funduszy unijnych do 2030 roku sporo inwestycji gazowych. W programach polityki spójności na lata 2021-2027 przede wszystkim gaz może być stosowany przy renowacji budynków do wymiany źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze, w ciepłownictwie i energetyce, w kogeneracji prądu i ciepła z wykorzystaniem gazu, a także w programie Phoenix zaplanowana jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej i transportowej gazu ziemnego. W programach regionalnych również renowacja budynków, a także
zasilane gazem autobusy regionalne i podmiejskie. Również zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych mamy do czynienia ze wsparciem dla wodoru. Wodór może być wytwarzany w różny sposób, w tym niestety najbardziej w Polsce osiągalny z wykorzystaniem gazu ziemnego. Co do kwot, możemy wskazać różne interwencje właśnie w zakresie renowacji budynków, ciepłownictwa czy dystrybucji gazu, ale kwoty, które Państwo widzą na ekranie, one nie oznaczają, że to są inwestycje w gaz, ponieważ gaz jest w nich zaszyty, jest jednym z dostępnych źródeł i tak w renowacji budynków w programie Phoenix przewidziano niemal 3 miliardy złotych, ale oprócz gazu mogą być też wspierane inwestycje w pompy ciepła, odnawialne źródła energii. Tak samo w ciepłownictwie i energetyce. Gaz jest jednym z źródeł energii, które mogą być zastosowane. W Krajowym Planie Odbudowy również do wsparcia przewidziano ciepłownictwo systemowe, gdzie można stosować kogenerację z wykorzystaniem gazu ziemnego. Wymiana źródeł ciepła w budynkach, transport zbiorowy czy inwestycje wodorowe. W Funduszu Modernizacyjnym natomiast do tej pory przyjęto dwa programy priorytetowe, kogeneracja dla przemysłu i kogeneracja dla ciepłownictwa i w obu przypadkach można finansować instalacje, które wykorzystują gaz ziemny, bądź to w czystej postaci, bądź zmieszany z gazami odnawialnymi. Jeżeli spojrzymy szerzej, no to w polityce spójności przynajmniej te rzeczy, które tutaj zostały wskazane, to minimum 5,5 miliarda złotych w krajowych programach na inwestycje, które mogą wykorzystywać gaz. W Krajowym Planie Odbudowy przynajmniej również 5,5 miliarda, w Funduszu Modernizacyjnym te dwa przywołane programy opiewają na ponad miliard. Ale czy my możemy w tej chwili oszacować, ile my w perspektywie do 2030 roku wydamy na gaz z funduszy unijnych? Nie. Przede wszystkim zmienia się środowisko prawne. Elementy pakietu Fit for 55 ograniczają wykorzystanie gazu. Również stosowana jest taksonomia, o której już mówiłem, a także pakiet Repower EU, który ma na celu przyspieszenie zielonej transformacji, a w ślad za nim pójdą zmiany w funduszach. Niezwykle istotnym czynnikiem są uwarunkowania rynkowe. Zainteresowanie gazem spada w związku z jego rosnącą ceną, w związku z czym też zainteresowanie beneficjentów inwestowaniem z wykorzystaniem funduszy unijnych w gazowe źródła ciepła może się znacząco zmniejszyć. Kończące się negocjacje umowy partnerstwa to przede wszystkim zapowiedziane zmniejszenie inwestycji gazowych w głównym programie polityki spójności dotyczącym infrastruktury klimatu i środowiska w programie Phoenix. Tu ministerstwo jeszcze nie podaje, jak zmniejszona została alokacja, ale zapowiedziano znaczące jej ograniczenia. Również z drugiej strony, co może spowodować większe wykorzystanie gazu, z dzisiejszych informacji wynika, że w umowie partnerstwa zrezygnowano ze wskazania, jaki rodzaj wodoru ma być wspierany. Sporym osiągnięciem wcześniejszej fazy programowania było to, że ustanowiono preferencje dla wodoru zielonego wytwarzanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W tej chwili ta preferencja ma z umowy partnerstwa zniknąć, co może oznaczać z jednej strony zwiększenie produkcji wodoru, ale z drugiej strony niestety produkowanie go w sposób szkodliwy dla klimatu i środowiska. A nie wiemy również, jakie będą nowe programy w ramach Funduszu Modernizacyjnego, dlatego że Polska dwa razy do roku propozycje schematów inwestycyjnych składa do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Natomiast jaskółką nadziei jest wspomniana, procedowana nowelizacja dyrektywy o ETS, w ramach której powstał Fundusz Modernizacyjny, która zakłada wykluczenie finansowania projektów wykorzystujących gaz ziemny z Funduszu Modernizacyjnego. Tak jak wspomniałem, omawiając tabelę na poprzednim slajdzie, gaz jest zaszyty w większych inwestycjach, więc nawet
nie zmieniając kształtu samych programów czy Krajowego Planu Odbudowy, można znacząco ograniczyć inwestycje gazowe, skupiając się na innych źródłach energii i ciepła. Na czysto w tej chwili możemy wskazać na pewno nie mniej niż 770 milionów euro inwestycji gazowych. Jest to przywołana na poprzednim slajdzie infrastruktura do dystrybucji i transportu gazu. W funduszach unijnych w tej wersji, w której je znamy, mogą być jeszcze w nich pewne zmiany. Przede wszystkim gaz jest wykorzystywany do wymiany źródeł ciepła we flagowym programie Czyste Powietrze, w energetyce i ciepłownictwie, w mniejszym stopniu w transporcie. Finansowanie inwestycji gazowych prawdopodobnie z funduszy unijnych będzie mniejsze niż wyglądało to na etapie programowania z powodów, które omówiłem przed chwilą. A tym powodem rynkowym jest to, co widzą Państwo na grafice, na wykresie. To jest spadek zainteresowania kotłami gazowymi w programie Czyste Powietrze. Widzą tutaj Państwo udział poszczególnych wniosków w całej puli wniosków o dofinansowanie w Czystym Powietrzu i gwałtowny spadek wniosków o dofinansowanie kotłów gazowych wynikający z cen tego paliwa, które poszybowały pod koniec ubiegłego roku. I również bardzo dynamiczny wzrost wniosków o dofinansowanie pomp ciepła. Na koniec alternatywy dla gazu, które wynikają z Europejskiego Zielonego Ładu, a także z nowego planu Repower EU. Przede wszystkim, jak wskazuje Unia Europejska, jak podkreślają eksperci, najtańsza energia to ta energia, którą zaoszczędziliśmy, której po prostu nie wykorzystaliśmy, w związku z czym znaczący akcent jest kładziony w tej chwili na zwiększanie efektywności energetycznej. Obowiązuje zasada Energy Efficiency First, czyli efektywność energetyczna przede wszystkim, i oszczędzanie energii ma być filarem programu Repower EU. Również w sferze behawioralnej zmiany zachowań obywateli, a także jak chodzi o finansowanie poszczególnych inwestycji. Gaz należy zastępować tam, gdzie jest to możliwe, elektryfikacją z wykorzystaniem odnawialnej energii. Mówimy o dekarbonizacji przemysłu poprzez elektryfikację procesów, elektryfikację ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Tu w Polsce konieczne jest odblokowanie barier prawnych. Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest liberalizacja zasady 10H, która wyklucza 99,5% terytorium naszego kraju z możliwości stawiania wiatraków. Kolejnym elementem jest zastępowanie gazu tam, gdzie jednak paliwo gazowe wydaje się nieodzowne, gazami zdekarbonizowanymi. Przede wszystkim mówimy tutaj o wykorzystaniu biometanu. Wytwórstwo biometanu w Polsce nie jest rozwinięte, ale jest to obszar zainteresowania i prowadzone są projekty mające na celu tworzenie biometanowni. Natomiast biogazownie w Polsce funkcjonują i jest to rynek, który się rozwija. Ze znakiem zapytania umieściłem tutaj wodór przede wszystkim dlatego, że wyzwaniem jest wytwarzanie go w sposób nieszkodliwy dla klimatu. Wodór również według planów polskiego rządu ma znaleźć szerokie zastosowanie w sektorze transportu, co wydaje się ślepą uliczką. Wodór natomiast może być stosowany w dekarbonizacji przemysłu, tam gdzie poszczególne jego gałęzie są energochłonne i korzystają z gazów, tam wodór faktycznie może znaleźć zastosowanie. Istotny element pakietu Fit for 55, który już przywołałem, wykluczenie gazu z funduszu modernizacyjnego, spowoduje również, że środki w ramach tego funduszu zostaną przesunięte na inwestycje w inne odnawialne źródła energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Również najważniejsze elementy planu Repower EU zaprezentowanego w połowie maja pokazują nam, że jest nadzieja na znaczące ograniczenie inwestycji gazowych. Wprawdzie kilka miliardów euro z tego wartego między 200 a 300 miliardów pakietu ma zostać przeznaczone na dokończenie sieci gazowych, także
przygotować je na dywersyfikację źródeł dostaw, ale gros środków ma zostać przeznaczone na dekarbonizację energetyki Unii Europejskiej. Przede wszystkim zakłada się podniesienie celu odnawialnych źródeł energii do 2030 roku z 40 do 45%. Powołana zostanie unijna strategia solarna, zakładająca między innymi obowiązkowe instalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Zakazane zostaną w kilku etapach inwestycje gazowe, w tym zakaz wsparcia dla kotłów gazowych od 2025 roku z funduszy unijnych. Jeżeli ta zmiana znajdzie akceptację państw członkowskich, oznacza to, że procent środków z funduszy unijnych wykorzystywane na kotły gazowe zmniejszy się dramatycznie i będą to praktycznie tylko te inwestycje, które gospodarstwa domowe czy inwestorzy zdążą przeprowadzić do 2025 roku. Natomiast zakaz sprzedaży kotłów gazowych na rynku Unii Europejskiej planowany jest od roku 2029. Inwestycje w efektywność energetyczną, o których już mówiłem, w wodór i biometan, wywołają także konieczność zmiany Krajowego Planu Odbudowy, nie tylko polskiego, ale wszystkich krajowych planów odbudowy. Te dokumenty wcześniej były prezentowane jako zamknięte, a Unia Europejska niechętnie podchodziła do renegocjacji tych planów. Przykładem mogą być chociażby Czechy, które po wyborach chciały swój plan znowelizować, ale nie spotkało się to z akceptacją Komisji Europejskiej. Natomiast teraz zakłada się dodanie specjalnego rozdziału komponentu Krajowego Planu Odbudowy, który będzie poświęcony realizacji strategii Repower EU, więc również w Polsce możemy się spodziewać przesunięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Takie przesunięcia są możliwe, dlatego że w związku z późną akceptacją planu część inwestycji prawdopodobnie nie będzie realizowana, środki z nich można przesunąć na wsparcie zielonej transformacji. Plany wydatkowania funduszy unijnych wymagają dostosowania nie tylko do rosnących cen energii czy dostępności surowców, ale również do stanu klimatu, a tu nie powinny pozostawać niezauważonymi raporty IPCC, które przywoływali już moi przedmówcy, no a także do zmieniającej się polityki klimatycznej, energetycznej Unii Europejskiej, która znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjmowanych przepisach. A to oznacza, że paliwa kopalne w ogóle nie powinny być finansowane z funduszy unijnych. Na koniec o zielonym bezpieczeństwie energetycznym, czyli naszej tezie, że suwerenność energetyczna i troska o klimat mogą i powinny iść w parze. Przede wszystkim proponujemy, żeby w debacie publicznej, poza derusyfikacją energii i derusyfikacją funduszy, mówić o ich degazyfikacji. Nie mówmy tylko o odejściu od paliw rosyjskich, ale o odejściu od paliw w ogóle, dlatego że dywersyfikacja dostaw gazu i innych paliw kopalnych jest zdecydowanie fałszywym rozwiązaniem i ślepą uliczką. Po pierwsze, wpycha nas to w finansowanie innych reżimów, bo często to państwa niedemokratyczne są dużymi eksporterami paliw kopalnych, ale też uzależnia od wahań cen na rynku i osłabia suwerenność energetyczną zarówno całej Unii, jak i Polski. Wzywamy w naszych stanowiskach, dwa takie duże stanowiska zostały opublikowane w ostatnich miesiącach, do przyspieszenia zielonej transformacji. Przestrzegamy też przed rehabilitacją węgla, jak na pewno Państwo widzą w debacie publicznej, coraz mocniej akcentowana jest przez część środowisk opiniotwórczych potrzeba powrotu do węgla, zwiększenia krajowego wydobycia, przedłużania funkcjonowania bloków węglowych. To są niebezpieczne rozwiązania, które powinny ustąpić miejsca inwestycjom w lokalne, zdecentralizowane, odnawialne źródła energii. Potrzebne jest wsparcie dla prosumentów indywidualnych, prosumentów zbiorowych, społeczności energetycznych, niezwłoczna nowelizacja przepisów krajowych, które umożliwią rozwój odnawialnych źródeł energii, a także kompleksowe podejście państwa do zwiększania efektywności energetycznej i dekarbonizacji przemysłu. Możemy dużo mówić o potrzebie i nieuniknioności dekarbonizacji i degazyfikacji funduszy. Tymczasem zapowiedzi rządu nie napawają optymizmem
Tu widzą Państwo początek artykułu wywiadu z panią minister klimatu i środowiska Anną Moskwą, która mówi, że Polska nie zakłada ograniczenia inwestycji w gaz ziemny, które zostały zaplanowane, ponieważ zdaniem ministerstwa te inwestycje są przystosowane do obecnej sytuacji i do zdywersyfikowanych dostaw. O cenach energii dla obywateli tutaj nie wspomniano. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, się nazywam Wojciech Modzelewski, jestem prawnikiem Fundacji Client Earth i pracuję w dziale infrastruktury paliw kopalnych. Przed dołączeniem do Fundacji Client Earth pracowałem m.in. dla operatora sieci przesyłowej gazu spółki Gaz System, także tematyka gazu ziemnego jest mi szczególnie bliska. I w fundacji też się tymi kwestiami przede wszystkim zajmuję, czyli gazem ziemnym i również regulacjami metanu, o czym za chwilę więcej powiem. Postaram się w swojej prezentacji zebrać w pewne ramy regulacyjne to, co mówili moi przedmówcy. W szczególności tutaj poświęcę prezentację na regulacje unijne, ale zanim do tego przejdę, chwilę o samej Fundacji Client Earth. Fundacja Client Earth, prawnicy dla Ziemi, jest to fundacja o charakterze międzynarodowym. Działamy w ponad 50 państwach na całym świecie. Swoje biura mamy zarówno w Ameryce, w Azji i w Europie. Nasze główne biuro jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. I to, czym my się zajmujemy, to są działania prawne na rzecz ochrony klimatu. I w swojej prezentacji uwzględniłem moim zdaniem najważniejsze regulacje unijne, czy już obowiązujące, czy nadchodzące, które będą miały w najbliższych latach wpływ na atrakcyjność inwestycji gazowych, czyli taksonomię, pakiet dekarbonizacyjny, regulacje ESG, Repower EU oraz rozporządzenie metanowe. Zacznę od taksonomii i regulacji ESG. To, co już Krzysztof zasygnalizował, trochę kwestii dopowiem i może przełożę to na taki język praktyczny. Po co w ogóle nam jest taksonomia, po co nam jest ESG? Taksonomia przede wszystkim służy temu, żeby stworzyć wspólny język do mówienia o inwestycjach zrównoważonych środowiskowo. Czyli wprowadza pewne limity dla sektorów różnego rodzaju w zakresie emisyjności i kiedy możemy mówić o tym, że inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. To, co jest istotne z perspektywy gazu, no to jest projekt aktu delegowanego właśnie dedykowanego sektorowi gazu oraz energetyce atomowej. Na pewno Państwo pamiętają te burzliwe dyskusje, jakie się toczyły w komisji a propos tego aktu. Ścierały się dwa stanowiska dotyczące przyznania łatki zrównoważonej środowiskowo dla inwestycji jądrowych i gazowych. I tutaj wypracowano pewien, nazwijmy to, kompromis, no bo takiego też słownictwa używa Komisja Europejska w postaci opublikowania aktu, który uwzględnia stanowiska Francji w zakresie atomu oraz gazu, za którym się nie lobbowały Niemcy. No i to, co zostało wypracowane to dla gazu, to, że inwestycje gazowe, które otrzymają pozwolenie na budowę do 2030 roku i w przypadku, gdy nie będą dostępne żadne alternatywy OZE, będą mogły mieć łatkę inwestycji zrównoważonych środowiskowo, jeżeli ich inwestycje będą poniżej 270 gram ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilowatogodzinę lub w przypadku, gdy średnioroczna emisyjność będzie na poziomie 550 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilowat. To, co tutaj widać, to zwłaszcza ten drugi limit. On jest przede wszystkim, widać, że on jest kierowany do inwestycji, które będą miały funkcję stabilizującą system energetyczny i inwestycji, które będą mogły korzystać z systemu wsparcia przewidzianego w rynku mocy.
Nie jest to rozwiązanie, które zablokuje inwestycje gazowe, bo te limity, musimy powiedzieć, że one nie są wygórowane. Oczywiście ta taksonomia była opublikowana przed inwazją Rosji na Ukrainę, a my dyskusje się jeszcze toczą. Mamy nadzieję, że to jednak stanowisko w zakresie emisyjności zostanie zrewidowane i zostanie ono zaostrzone. No właśnie, i po co ta taksonomia? Taksonomia, czyli jeżeli będziemy budowali jakąś inwestycję, no to chcemy, żeby ona była zrównoważona środowiskowo, bo będziemy mieli większe szanse na otrzymanie finansowania. A więc taksonomia przede wszystkim jest kierowana do instytucji finansowych, czyli do funduszy inwestycyjnych, do instytucji ubezpieczeniowych oraz do banków, do instytucji unijnych. Także jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać dofinansowanie, no to będzie na inwestycję zrównoważoną środowiskowo, no to będzie musiał spełnić kryteria określone w taksonomii. I tutaj też pojawia się regulacja ESG, czyli Environmental Social Corporate Governance, a więc regulacje dedykowane stricte do sektora finansowego. Do sektora finansowego, ale również one mają zostać rozszerzone na dużych przedsiębiorców. I to, co będzie wprowadzone tą regulacją, to obowiązek publikowania w swoich sprawozdaniach niefinansowych działalności związanej ze środowiskiem naturalnym. A więc jeżeli jakaś spółka będzie chciała się pochwalić, że prowadzi inwestycje, finansuje inwestycje zrównoważone środowiskowo, no to będzie musiała tworzyć taksonomię i sprawdzić, czy ta inwestycja będzie spełniała wymogi określone w taksonomii. Oczywiście to są wymogi, jeżeli będziemy chcieli raportować o inwestycji zrównoważonej środowiskowo, ale banki wciąż będą mogły finansować inwestycje gazowe, tylko nie będą mogły oczywiście określać ich jako zielone. Drugim takim elementem, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, który niewątpliwie zmierza do rewizji całego sektora gazowego, jest pakiet dekarbonizacyjny. Na pakiet dekarbonizacyjny składa się rewizja dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz rozporządzenia w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej oraz projekt rozporządzenia metanowego. I to, co zostało przewidziane w rewizji tych dwóch pierwszych aktów, o których powiedziałem, no to przede wszystkim położony szerszy nacisk na wykorzystanie gazów odnawialnych. W projekcie znajdziemy definicję wodoru zielonego. Ma zostać również powołany dla operatorów sieci przesyłowej wodoru stowarzyszenie na podobieństwo ENCOG-u, czyli takie stowarzyszenie, które będzie zrzeszało tych operatorów z terenu Unii Europejskiej, którzy będą opracowywali TYNDP, czyli 10-letnie plany rozwoju sieci wodorowej przy uwzględnieniu aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na wodór. To, co jeszcze widzimy w tym pakiecie dekarbonizacyjnym, no to przede wszystkim pewne ułatwienia dla wtłaczania wodoru do sieci. Jako takich systemów wsparcia niestety tam nie znajdziemy, ale znajdziemy między innymi zniżki dla wtłaczania wodoru na punktach wejścia i wyjścia z systemu gazowego. I to oczywiście nie tylko wodór, ale również biometan jest uwzględniany w pakiecie dekarbonizacyjnym. Widać, że Unia Europejska silnie stawia na szersze wykorzystywanie wodoru w sieciach gazowych. Na ten moment nasze sieci nie są gotowe na wtłaczanie dużej ilości wodoru. Praktycznie jest to kilka procent, może nawet mniej, w zależności od stopnia domieszek. Czy tego wodoru wtłoczyć nie możemy? Spółki, zarówno PGNiG, jak i Gaz System, prowadzą swoje badania, czy bardziej opłaca się budować dedykowane gazociągi wodorowe, czy prowadzić pewne domieszki wodoru do gazu ziemnego. I Repower EU, to co już też Krzysztof powiedział, ja tylko dopowiem, Repower EU wydaje się podchodzić do gazu ziemnego w dwojaki sposób. Z jednej strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa
bezpieczeństwa gazowego Unii Europejskiej poprzez określenie wymaganych limitów zapełnienia magazynów gazu, ale z drugiej strony dostrzega, że od gazu ziemnego należy odchodzić. A więc przede wszystkim Repower EU zaznacza konieczność przyspieszenia wprowadzania na rynek gazów odnawialnych, czyli znowu tutaj pojawia się wodór. Tak jak Krzysztof powiedział, zniesienie barier administracyjnych. Oczywiście u nas tą podstawową barierą jest ustawa 10H, ale wydaje się, że na tym nie można poprzestać. Zasadnym byłoby wprowadzenie ułatwień administracyjnych, czyli przyspieszenie całej ścieżki administracyjnej w zakresie budowania źródeł OZE. Na ten moment widzimy, że idzie to w przeciwnym kierunku, bo już pojawił się projekt dotyczący ograniczeń w zakresie budowania dużych farm fotowoltaicznych w Polsce, ale zobaczymy jak to się skończy, bo to na etapie jest na razie konsultacji. Czyli odchodzimy od gazu ziemnego na rzecz zielonego wodoru. Ten zielony wodór najlepiej, żeby był produkowany przy wykorzystaniu elektrolizy ze źródeł OZE. Takie projekty są planowane przy naszym wybrzeżu, gdzie ten wodór ma być produkowany z energii, jaka zostanie wytworzona przez morskie farmy wiatrowe. Znajdziemy również w Repower EU ważne stwierdzenia dotyczące kwestionowania strategii przejścia ciepłownictwa na gaz. To, co Krzysztof powiedział, czyli większe wykorzystywanie pomp ciepła, większe wykorzystywanie efektywności energetycznej budynków, to są te elementy Repower EU, które będą kluczowe z naszej perspektywy. I projekt rozporządzenia metanowego. Diana przedstawiła Państwu emisyjność metanu, dokumenty strategiczne, jakie już zostały przyjęte. Chciałbym Państwu powiedzieć więcej o projekcie rozporządzenia, które zostało zaprezentowane przez Komisję Europejską. Otóż projekt rozporządzenia metanowego dąży do drastycznej redukcji emisji metanu z całego łańcucha dostaw ropy, węgla oraz gazu. W ograniczonym zakresie dotyczy również importerów paliw, ponieważ na importerów nie zostały nałożone żadne szczególne obowiązki w zakresie ograniczania emisji metanu, a wyłącznie obowiązki informacyjne. A jak wiemy, najwięcej emisji metanu powstaje podczas wydobycia gazu ziemnego, także to jest to niewątpliwie ułomność tego projektu, ale też to nie jest ostateczna wersja, to też się jeszcze może zmienić. Wprowadzone będą zakazy spalania metanu oraz upustów. Podmioty będą zobowiązane do sporządzania cyklicznych raportów w zakresie emitowanego metanu. Te emisje mają być publicznie dostępne, co jest szalenie ważne. Mają opracować podmioty emitujące systemy Leak Detection and Repair, czyli to jest ten skrót LDAR, a więc systemy, które będą w sposób efektywny wykrywały wszelką ucieczkę emisji i strategię na rzecz ograniczenia tych emisji i szybkiego reagowania na jakikolwiek niekontrolowany wyciek emisji metanu. I to, co jest jeszcze charakterystyczne dla tego projektu, to wprowadzenie aż trzech podmiotów, które będą zaangażowane w kontrolę i weryfikację emisji. O tym więcej powiem za chwilę, ale będziemy mieli organ kontroli, podmiot weryfikujący i Międzynarodowe Obserwatorium Emisji Metanu, czyli organ działający przy ONZ, o czym też już Diana Państwu powiedziała. To rzeczywiście z sektora energetycznego można najszybciej emisję metanu obciąć i w sposób efektywny kosztowo, przy czym nie obejdzie się bez kosztów i podmioty z branży gazu będą mogły te koszty, które przeznaczą na realizację tych systemów do wykrywania i zapobiegania emisjom metanu,
przełożyć na taryfy do odbiorców końcowych i regulator, prezes URE, będzie musiał to w taryfach uwzględnić, jeżeli taki wniosek danego podmiotu się pojawi. I skąd pochodzą te emisje? To też tylko celem przypomnienia, bo Diana już to powiedziała, oczywiście najwięcej tego metanu jest uwalnianego podczas jego wydobycia, ale w Unii Europejskiej takich punktów wydobycia mamy niewiele, no to przede wszystkim przy produkcji oraz przy przesyle, dystrybucji i magazynowaniu gazu ziemnego. Te emisje, to też już zostało powiedziane, nie są raportowane, są stosowane, nie są stosowane zharmonizowane metody monitorowania tych emisji, co też się ma zmienić. Ta inicjatywa, o której wspominała Diana, ona ma te emisje, ma tę metodologię ujednolicić. Projekt rozporządzenia też się do tej metodologii odwołuje, więc te raporty będą musiały zostać składane. Oczywiście emisje metanu mogą pochodzić z upustów, spalania bądź wycieków. Nasza infrastruktura gazowa nie należy do najmłodszych, także te wycieki jak najbardziej się zdarzają i często one są kontrolowane, bo jeżeli mamy gazociąg kilkaset kilometrowy, no to utrudnione jest wykrycie każdej ucieczki emisji. Stąd nie znamy dokładnej skali emisji metanu do naszej atmosfery i to się ma też zmienić, bo kontrola ucieczki emisji ma nie tylko odbywać się z ziemi, czyli przez urządzenia takie, powiedzmy, ręczne, które możemy zamontować przy gazociągu, ale również ma być wprowadzony system satelitarny do wykrywania tych emisji. No, najbardziej szkodliwe dla atmosfery są upusty, bo też najczęściej są stosowane w sektorze gazowym, zwłaszcza przy pracach konserwacyjnych, czyli jeżeli chcemy dokonać przeglądu gazociągu, no to wszystko, co jest w tym gazociągu, musimy wypuścić do atmosfery. I to niestety nie jest w żaden sposób kontrolowane, a rozporządzenie metanowe ma zabronić tego typu działalności. Co więcej, każdy wyciek, każdy upust ma być raportowany do podmiotu kontrolującego, który będzie oceniał, czy doszło do upustu zgodnego, czy niezgodnego z prawem, bo w pewnych przypadkach takie upusty będą dozwolone. No i właśnie mamy te trzy podmioty, czyli organ kontroli. Oczywiście każdy z tych organów musi pozostać niezależny od emitentów. Organ kontroli będzie uprawniony do monitorowania i egzekwowania stosowania rozporządzenia. Będzie miał uprawnienia do wejścia na teren danej instalacji i dokonywania własnych pomiarów. Będzie to też organ, który będzie rozpatrywał skargi na podmioty, jeżeli ich działalność wyrządziła szkodę oraz była niezgodna z przepisami rozporządzenia. Podmiot weryfikujący będzie zbierał informacje o emisjach oraz będzie oceniał zgodność przedkładanych raportów z metodologią przyjętą w rozporządzeniu. Tak samo będzie mógł przeprowadzać kontrolę na miejscu i po złożeniu takiego raportu przez emitenta będzie wydawał oświadczenie weryfikacyjne, czyli oświadczenie, które potwierdzi, że ten raport, który został przedłożony, został sporządzony zgodnie z zapisami rozporządzenia. I ostatni podmiot, czyli właśnie podmiot działający przy ONZ, który będzie agregował dane z państw członkowskich, będzie sam opracowywał metodologię dokonywania pomiarów, będzie rewidował metodologię, która już jest, będzie publikował kodeksy dobrych praktyk i też będzie publikował roczne raporty na temat emisji metanu w Unii Europejskiej. I jak będzie wyglądała kontrola? No przede wszystkim podmiot kontrolujący będzie sprawdzał, czy dany podmiot przestrzega zapisów rozporządzenia. Czyli jeżeli
będzie wprowadzony wymóg dokonywania regularnych pomiarów, bo podmioty z sektora gazu już po 12 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia będą musiały przeprowadzić pierwszą kontrolę swoich instalacji, no to będzie sprawdzał, czy taka kontrola miała miejsce i czy została wykonana poprawnie. Oczywiście dostęp do wszelkiej dokumentacji i rejestrów będzie musiał zostać również zapewniony, czyli jeżeli weźmie jakieś wątpliwości, że kontrola nie została, raport nie został sporządzony właściwie, no to wtedy może zażądać dodatkowej dokumentacji i sprawdzać również, w jaki sposób dany podmiot rejestruje tę emisję. Będzie przeprowadzał również rutynowe kontrole, czyli maksymalnie co 2 lata te kontrole mają się odbywać. Pierwsza kontrola zostaje przeprowadzona do 18 miesiąca od wejścia w życie rozporządzenia. Jeżeli podmiot kontrolujący zauważy, że doszło do jakichś uchybień w działalności podmiotu w zakresie kontrolowania emisji metanu, no to może wezwać do podjęcia działań naprawczych. Oczywiście ma również uprawnienie do wykonywania kontrol nierutynowych, jeżeli poweźmie na przykład informację, że dany podmiot może działać niezgodnie z przepisami rozporządzenia. A więc dotknie to na pewno całą branżę gazowniczą. Spółka Gaz System, jak i już PGNiG opracowują własne systemy dotyczące monitorowania tych emisji. Jednakże wciąż mamy problem z raportowaniem i z spójnością danych, jakie są przedkładane na przykład do COBIZE, z czym oczywiście wiążą się problemy dla nas, no bo nie wiemy, jaką szkodę środowisku robi dany podmiot. I to, co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, to działalność związana gazowa, związana z emisjami metanu, będzie działalnością stricte kontrolowaną właśnie przez te podmioty, no bo tak jak też Diana powiedziała, z sektora gazowego wiemy, że te emisje są, nie znamy ich skali, czyli to, co teraz robi Unia Europejska, to przede wszystkim, zwłaszcza w początkowym okresie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, to jest badanie skali emisji w Unii Europejskiej, bo nie znamy dokładnych danych a propos skali emisji metanu emitowanego przez różne sektory. Więc mamy pewien również nasz udział w kontrolowaniu przedsiębiorstw emitujących metan. Otóż mamy przewidziane w rozporządzeniu pewną drogę skargową. Każdy podmiot będzie mógł złożyć taką skargę, jeżeli poniósł szkodę w wyniku naruszenia wymogów niniejszego rozporządzenia. To, co tylko chciałbym zwrócić Państwu uwagę, to też na pewno niedoskonałość tego postępowania, bowiem musi wystąpić szkoda, musi być to szkoda, która będzie wynikała z działania naruszającego rozporządzenie i musi nastąpić związek przyczynowy między tą szkodą a naruszeniem. I tutaj wątpliwości jakieś pojawiają, no to przede wszystkim dotyczące tej szkody. W związku z tym, że metan jest gazem bezwonnym, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te emisje są uwalniane, a na nasze zdrowie metan wpływa negatywnie oczywiście. Więc jeżeli nie nastąpi jakiś wybuch czy szkoda, którą oczywiście jest łatwo wykazać, to możemy mieć problem, żeby złożyć skutecznie taką skargę. Więc tutaj rozwiązaniem może być kalka z naszego prawa ochrony środowiska, które mówi o stanie zagrożenia szkodą, czyli jeżeli mamy podejrzenie, że w danej instalacji jest uwalniany metan, bo na przykład wezwaliśmy specjalistów, którzy zbadali, że jest tam uwalniany metan, no to możemy już argumentować, że mamy zagrożenie szkodą i interwencja musi zostać przeprowadzona. Co grozi za naruszenie? Bo obowiązków mamy dużo, a jakie mamy ewentualne grzywny i kary za naruszenie przepisów rozporządzenia? No oczywiście są to kary finansowe i są to grzywny, które będą często dostosowywane do obrotów danego przedsiębiorstwa. Będą to też grzywny
uzależnione od stopnia naruszenia i czy to naruszenie było celowe i czy podjęto ewentualnie środki naprawcze. Żeby nie było sytuacji takiej, że dany podmiot dokonuje upustów, uwalnia tony metanu do atmosfery i nie robi z tym nic, a kara będzie niewspółmierna do szkody środowisku, jaka powstała. Także grzywny to zostaną jeszcze, wysokość grzywien zostanie jeszcze ustalona na późniejszym etapie procedowania rozporządzenia, ale liczymy na to, że będą one proporcjonalne i dotkliwe dla podmiotów, które naruszają rozporządzenie. No właśnie, czyli kara będzie groziła za uwalnianie do atmosfery lub spalanie gazu w pochodni, jeżeli nastąpią jakieś zaniedbania ze strony operatorów w zakresie napraw i wymiany elementów, jeżeli nastąpił upust metanu, który nie był potwierdzony koniecznością, bo upustów będzie można dokonywać, jeżeli na przykład nastąpi jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, no to wtedy ten upust będzie mógł zostać dokonany, ale jeżeli takie zagrożenia nie ma, no to nie wolno dokonywać upustów. Więc jeżeli podmiot nie uargumentuje, że doszło do zagrożenia, to też taka kara zostanie przyznana. Podsumowując, jak Państwo widzą, te regulacje unijne, które nas czekają w najbliższych latach, zmierzają do szerszego wykorzystywania paliw gazowych, ale zielonych, czyli przede wszystkim stawiamy na wodór. Widzimy, że teraz wodór, jego opłacalność jest znikoma. Tym niemniej ani Unia Europejska, ani również przedsiębiorcy nie ustają w próbach wykorzystania technologii powodujących, że ten wodór będzie coraz bardziej atrakcyjny dla odbiorcy końcowego. Czy to się uda? Zobaczymy. Pewnym rozwiązaniem jest szersze wykorzystywanie biometanu, ale tutaj też za tym idą pewne ograniczenia, no nie tylko środowiskowe, ale również związane z technologią. I to chyba tyle. Także dziękuję Państwu za uwagę i w razie co pozostaje do dyspozycji.